12.15, Kurier w Samopołudnie i rozmowa obiecana o rozmawianiu. Z nami jest już Karol Stryja, voice expert, właściciel studia The Podcast Makers, twórca podcastu Zwiadowcy. Dzień dobry, zawodowcy, przepraszam. Halo, halo? Słyszymy się idealnie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Jest mi niezwykle miło gościć państwa na antenie. Więc będziemy rozmawiać i o słuchaniu, i o rozmawianiu, bo rzecz tkwi w asystentach głosowych. To scenariusz i motyw od dziesięcioleci znany z książek czy filmów science fiction, ale od dawna stał się on dla nas już faktem. Aktualnie miliony ludzi na całym świecie rozmawiają z komputerami, które stały się naszymi codziennymi towarzyszami. Myślę, że pan się częściowo ze mną zgodzi. Może wytłumaczmy na początek pokrótce, czym są owi asystenci głosowi? Asystenci głosowi, a więc tak zwane smart speakery, to takie inteligentne głośniki, z którymi po prostu możemy rozmawiać. Te głośniki tak naprawdę są warstwą głosową na internecie, który znamy bardzo dobrze. I w takim absolutnym uproszczeniu, tak jak przyzwyczailiśmy się do tego, że poszukując jakichś informacji w sieci, wchodzimy do internetu i zazwyczaj googlujemy jakieś informacje, to tak naprawdę smart speakery i głosowi asystenci umożliwiają nam dostęp do tych wszystkich informacji i do różnych funkcjonalności, które niesie ze sobą technologia obecnie, za pomocą głosu. To jest jedno, wyszukiwanie informacji w internecie, ale przecież nawet bez internetu nasz asystent głosowy może nam wpisać daną czynność, którą chcemy zaplanować choćby do kalendarza, sprawdzić nam nasze wiadomości na telefonie i wiele, wiele, wiele innych. Dokładnie, ponieważ asystenci głosowi są najlepszym dowodem tego, że istnieje coś takiego jak ewolucja interfejsów. Interfejs, a więc narzędzie i sposób, w jaki komunikujemy się z technologią. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tym narzędziem i sposobem do komunikacji, do mówienia technologii, czego od niej oczekujemy, była perforowana taśma. W ten sposób kodowaliśmy przecież ówczesne komputery. Później pojawiły się duże niewygodne klawiatury, później te klawiatury zaczynały się zmniejszać, aż wreszcie znalazły się na ekranach naszych tabletów, czy komputerów, czy smartfonów, a teraz klawiatury zaczynają być zastępowane właśnie głosem. Mówi pan o perforowanej taśmie, to także jest zapis zero-jedynkowy, co komputery rozumieją. Dzisiaj tak samo komputery porozumiewają się z nami za pomocą odpowiednich instrumentów, czyli odpowiednich programów, które tłumaczą z naszego na ich, ale ta ewolucja polega na tym, że dziś rozmawiamy z nimi fizycznie, tak jak ja teraz z panem. Tak, to wynika z tego, że istnieje cała dziedzina, która nazywa się NLU, czyli Natural Language Understanding, i komputery rozumieją nie tylko i wyłącznie już wyrazy, które wypowiadamy, ale przede wszystkim potrafią zrozumieć kontekst naszych wypowiedzi. Proszę zauważyć też, że zmienia się również nasze zachowanie, chociażby w sytuacji, kiedy wyszukujemy różnych fraz i informacji w internecie. Kiedyś stosowaliśmy słowa kluczowe. Szukając hotelu, nie wiem, we Wrocławiu, wpisywaliśmy w Google hasło Hotel Wrocław. I na tej podstawie wyszukiwaliśmy różnych ofert. A teraz rzeczą absolutnie normalną jest to, że zapytamy, jaki jest ten najlepszy hotel we Wrocławiu zlokalizowany w centrum. No dobrze, to w takim razie nieco podchwytliwe pytanie. Skąd mam wiedzieć, że rozmawiam z człowiekiem, a nie z maszyną w tym momencie? Jak pan jest w stanie to udowodnić? Myślę, że to jeszcze na razie czuć i widać, to znaczy głosy, które są obecnie generowane przez komputery, nie są jeszcze dokładnie identyczne takie jak głosy człowieka i myślę, że w prawdę ucho jest w stanie to absolutnie chwycić. Poza tym my ludzie znamy się bardzo dobrze na ludziach, także jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, żeby być tutaj zwiedzionymi przez technologię. Oczywiście to było pytanie żartobliwie. Mam pełną świadomość, że rozmawiamy z człowiekiem o tej przyszłości, o tym, co za 10, 20, 50 lat, to jeszcze za chwilę, a dzisiaj ile właściwie według pańskich szacunków osób korzysta z tych asystentów głosowych, jak Siri, Alexa, Cortana i pewnie wiele innych? Jak pokazują najnowsze badania w Stanach Zjednoczonych, ponad
połowa rodzin w gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych posiada już smart speakery, czyli te urządzenia wyposażone w sam głośnik bądź głośnik z ekranem w swoim domu. Także stopień adopcji jest niezwykle duży. Dodam tylko, że następuje on dużo szybciej niż następowała adopcja telefonów komórkowych jeszcze jakiś czas temu. A jeżeli chodzi o Polskę, to prawda jest taka, że my jesteśmy dopiero w przededniu tej głosowej rewolucji i na dzień dzisiejszy Alexa jeszcze nie mówi po polsku. Google Assistant jest dostępny w języku polskim, ale tylko i wyłącznie na telefonach z systemem Android bądź po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji. Jeżeli miałbym mówić o stopniu adopcji w Polsce, u nas, myślę, że z asystenta głosowego korzysta już co najmniej kilkaset tysięcy osób każdego dnia. Kilkaset tysięcy osób to będzie jakieś kilka procent w porównaniu do połowy smartfonów, połowy domów w Stanach, co pan wspomniał, to dosyć mało. A jest pan za ideą, aby smart speaker był w każdym polskim domu? Tak, ponieważ smart speakery tak naprawdę bardzo dużo nam w tym domu ułatwią. I ja mówię o tym, że głos będzie miał swoją aplikację w bardzo, bardzo wielu różnych dziedzinach, ale jedną z podstawowych będzie właśnie smart home i ułatwianie nam codziennego życia. Ponieważ jak pokazują badania, wykorzystujemy smartfony po to, smart speakery po to, żeby nie tylko pytać o godzinę, nie tylko prosić o puszczenie muzyki, ale również o włączenie światła, czy o po prostu sterowanie naszym inteligentnym domem. To już się dzieje i jeżeli tylko i wyłącznie przejdziemy się do jednego ze sklepów oferujących wyposażenie do naszych domów, to zobaczymy, że bez najmniejszego problemu już w Polsce teraz kupimy chociażby żarówki sterowane głosem. W takim razie na pewno z tego, co pan powiedział i z tego, co powszechnie wiemy, ułatwianie sobie życia to jest to, co ludzie bardzo lubią. Na pewno fakt, że komputer, że głos, do którego mówimy, mikrofon może zrobić za nas wiele czynności, jest dobry. Pytanie tylko, jaka jest tego cena, bo pojawia się druga strona medalu, czyli tak naprawdę kwestia tego, co z naszą prywatnością, no bo przecież kiedy mówimy do tego urządzenia, nasz głos zapisany w czasie rzeczywistym, a potem zapisany trafia na jakieś serwery. Nie wiemy do końca, gdzie to się znajduje. Jak pan myśli, gdzie tutaj, czy to nie jest pozbawienie użytkowników prywatności częściowo? Może to, co powiem teraz, będzie odrobinę kontrowersyjne, natomiast ja jestem zdania takiego, że nasz ludzki gatunek zrezygnował już dawno, dawno, dawno temu z własnej prywatności na rzecz wygody. I proszę tylko sobie porównać teraz sposób, w jaki komunikujemy się z technologią teraz, czyli za pomocą klawiatur, wpisując różne informacje w messengery, w maila, w wyszukiwarki i tak dalej. My tak naprawdę z tej naszej prywatności na rzecz wygody, którą w zamian za tą rezygnację z prywatności otrzymujemy, zrezygnowaliśmy już dawno temu. Ale to jest to, co świadomie piszemy. A co innego, kiedy głośnik jest w naszym domu, kiedy podsłuchuje nas cały czas i nie możemy mieć pewności, podsłuchuje bądź podgląda, bo przecież są też telewizory z kamerami i tak dalej, no nie mamy pewności. To już jest zupełne chyba otarcie z prywatności. Tutaj akurat się z tym nie zgodzę, ponieważ głośniki nagrywają, one są aktywne, a więc nasłuchują, ale nie nagrywają, natomiast nagrywają i analizują treść tego, co mówimy, dopiero kiedy usłyszą to magiczne słowo, czyli hej Google, Alexa, Siri i tak dalej. I dopiero wtedy rejestrują to, co mówimy. Jesteśmy co do tego pewni. Tak, mało tego. Prawda jest taka, że tak samo jak Unia Europejska zajmuje się kwestią naszej prywatności w sieci, tak samo dosłownie 6 dni temu, o ile dobrze pamiętam, jedna z instytucji europejskich opublikowała pierwsze duże i poważne opracowanie dotyczące prywatności właśnie związanej z wykorzystaniem smart speakerów i interfejsów konwersacyjnych. I co tam się znalazło? Muszę przyznać, panie redaktorze, że mam to u siebie na biurku i dopiero zamierzam się z tym zapoznać, także nie chcę tutaj tworzyć i konfabulować na temat treści tego opracowania. Pewnie moglibyśmy zapytać naszego pomocnika głosowego i zaraz by nam to wszystko wytłumaczył. W takim razie jeszcze jedno pytanie, a właściwie kilka pytań, ale
czy te inteligentne skrypty, inteligentne urządzenia, czy były takie próby? Pewnie były. Czy pan takie próby poczyniał? Czy próbował pan kiedyś sparować ze sobą dwa takie systemy, żeby ze sobą rozmawiały, a człowiek tylko się przyglądał i słuchał? Zapraszam Państwa, rzeczywiście były takie eksperymenty już wykonywane. Wystarczy wejść na jeden z serwisów oferujących dostęp do filmów wideo i wpisać Alexa talking to Google Assistant. Zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. No to jak maszyny rozmawiają z maszynami bez pośrednictwa ludzi, to co nas czeka w przyszłości? O, wydaje mi się, że przyszłość jest niezwykle ciekawa pod tym względem. Istnieją obecnie startupy za granicą, które na przykład pracują nad tak zwanymi social robots. Social robots, które będą miały sprawić, że ludzie nie będą czuli się tak samotni. To być może, nie, ktoś może powiedzieć, brzmi trochę smutno, bo przecież ludzie zostali stworzeni po to, żeby żyć razem z ludźmi. Ale patrząc na to, w jaki sposób starzeje się całe nasze społeczeństwo, może się okazać, że tego kontaktu z technologią nawet w ten sposób będziemy potrzebowali. Badania w Holandii wykazały, które zostały przeprowadzone w domach, w których znajdowali się seniorzy, że seniorzy, posiadając smart speaker przez kilka tygodni, okazywało się, że przestawali się czuć tak samotni, jak czuli się wcześniej. Lubimy rozmawiać i pytanie, czy rozmowa z technologią w pewien sposób zastąpi nam kontakt z innym człowiekiem. To już jest pytanie do psychologów. Do pana miałem jeszcze wiele pytań, ale niestety czas radiowy jest nieubłagany i nas goni, ale mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie na antenie i będziemy mieli jeszcze okazję rozwinąć kilka innych wątków. Karol Stryja, voice expert, właściciel studia The Podcast Makers, twórca podcastu Zawodowcy, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Godzina 12:27. Za chwilę rozmowa z wulkanologiem. Dowiemy się, co się dzieje z Etną, ale najpierw Elton John.